Przygotowałem jeszcze ulotkę dotyczącą właśnie tych wydarzeń na kopalni Wujek, informacyjną. 17 grudnia zostałem w końcu odnaleziony przez bezpiekę i zatrzymany. Znaczy, po zatrzymaniu przez bezpiekę 17 grudnia, po przesłuchaniu na Badzieckiego, gdzie mieściła się wówczas miejska siedziba bezpieki, zostałem ulokowany na ulicy Kościelnej, na tak zwanym Dołku. I tam przebywałem do niedzieli 20 grudnia, w tak zwanym międzyczasie milicji przy współpracy z usłużnymi obywatelami. Dwoma udało się złapać takich małolatów, którzy się podjęli rozkolportowania niewielkiego pliku tych ulotek, a ode mnie je dostali. I bardzo brutalnie ci młodzi ludzie zostali potraktowani. O jednym z nich wiem dokładnie, że był ubity po stopach nawet. Także w związku z powyższym, on pod wpływem tego typu argumentów powiedzieli, skąd mieli te ulotki. I wtedy moje zatrzymanie zostało przez policję przekształcone w aresztowanie. Zatrzymanie pierwotne to miało charakter internowania w czwartek 17. W sobotę już byłem przesłuchiwany przez milicjanta, młodego oficera milicji, który bardzo był podniecony tym, nazywał się Zbigniew Grzyb. Zresztą później radny, może nawet aktualny radny Rady Miejskiej w Wiejcach też. Wiem, że był przez wiele lat radnym, już w 90-tych latach. No i tam sporządzony został, że jak powiem, akt oskarżenia. Odwieziony byłem w niedzielę wraz z jednym z tych młodych ludzi, z Jarkiem Podwolskim, do prokuratury wojskowej. Prokuraturze wojskowej byłem ponownie przesłuchany. Oczywiście przyznałem do tego, że to ja wydrukowałem te ulotki, ale nie byłem w stanie się zmusić do tego, żeby powiedzieć, kto je drukował i gdzie były drukowane fizycznie i kto w tym wszystkim brał udział. Zresztą zostałem zatrzymany, ponieważ byłem wtedy po takim zabiegu, jest stopy w Instytucie Onkologii. Dlatego miałem od samego początku stanu wojennego, o tym jeszcze nie powiedziałem. W poniedziałek, zaraz po tym, pojawiłem się w Instytucie Onkologii i tam tacy koledzy chirurdzy wycięli mi taką zmianę na stopie. W związku z tym, że miałem taką ranę wielką na stopie, po tym zabiegu zostałem odesłany przez prokuraturę wojskową do szpitala więziennego w Bytomiu, bo tam najbliższy szpital więzienny był, a zostałem zakwalifikowany do tego, że powinien być w szpitalu. No i tam się znalazłem w jednej celi razem ze Stasiem Płatkiem, który wtedy tam przebywał w związku z tym postrzałem.